Urodził się pan w Zabrzu, studiował w Katowicach. Czuje się pan związany ze Śląskiem? Jak najbardziej. Przez to, że moi rodzice, czy ja, studiowaliśmy na Śląsku, to znam praktycznie każde miasto. Moja żona pochodzi i dziadkowie mieszkają nadal w Sosnowcu. Ale dalej pod Beskidzie, gdzie mieszkam, to też jest w końcu Śląsk. Mistrz świata ze Śląska. Uprawia sport szybowcowy od 1988 roku, a od 2003 wygrał prawie wszystkie zawody szybowcowe, w których startował. Zdobył tytuł mistrza świata aż 15 razy. Jest jednocześnie najbardziej utytułowanym reprezentantem swojej dyscypliny w historii tego sportu. O sukcesach sportowych podczas krajowych regat nie mówiąc. Poza 15-krotnym zdobyciem tytułu mistrza świata, pilot ma na koncie aż 32 medale najważniejszych imprez szybowcowych. Początkowo zajmował się żeglarstwem i to od 8 roku życia. Uczestniczył w Mistrzostwach Świata oraz Europy. Gdy skończył 16 lat, pod opieką ojca Tomasza, wybitnego pilota szybowcowego i samolotowego, rozpoczął szkolenie lotnicze. Szybko osiągnął wysokie umiejętności, pozwalające mu na awans do światowej elity pilotów. Poza licznymi tytułami sportowymi, Sebastian Kawa ma na swoim koncie dwa pionierskie, światowe dokonania. Mowa o lotach nad Himalajami i nad najwyższym szczytem Kaukazu, Elbrus. Gdy z przestworzy przenosi się na ziemię, oddaje się pracy w szpitalu. Jest specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa. Dyplom lekarza uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej. Nikt dotąd w historii szybownictwa nie wywalczył w jednym roku dwóch tytułów mistrza świata i nikt nie ma tak imponującej liczby zwycięstw. Droga w chmury była długa, czy o wyborze szybownictwa zadecydował widok na górę Żar, czy też może tradycje rodzinne? Wychowywałem się praktycznie od dziecka na lotnisku i latałem w niekompletnej bieliźnie po różnych lotniskach w całej Polsce, dlatego że jak byłem mały, to mój tata akurat był aktywnym pilotem szybowcowym, samolotowym, uprawiał akrobację. Często byliśmy na lotnisku na przykład w Gliwicach, gdzie takim strasznie hałaśliwym zlinem wywracał się gdzieś tam pod niebem. Albo latał na przeloty szybowcami wyczynowymi. Także ja się wychowywałem w atmosferze obserwowania tego, co mój tata robi. I ten czas, jak już byłem potem trochę starszy, to spędzałem z ciekawością słuchając tych opowieści, które się na starcie przewijały o różnych przygodach lotniczych, o tym, jak komu udało się gdzieś polecieć, dolecieć, albo miał jakąś przygodę, która zakończyła się lądowanym w jakimś odległym terenie i ile to czasu trwało, żeby stamtąd wrócić. Także wydawało mi się wtedy już, że wiem wszystko na temat lotnictwa, w ogóle nawet nie zaczynając latania szybowcowego. Lubi pan oceany niebieskie. Swoją karierę w zasadzie rozpoczynał na żaglówkach. Bardzo dużo zawdzięczam żeglarstwu, ale czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Chyba nie bardzo. Ja bardzo mocno zapamiętałem swoje pierwsze zetknięcie praktycznie z pływaniem na takiej małej łódce Optymist. Pamiętam, że to były regaty od razu żeglarskie, puchar związany z obchodami Dni Morza, które się na Jeziorze Międzybrodzkim odbywały. Były to zimne, jesienne dni, wietrzne i dla takiego berbecia 10-letniego to była strasznie traumatyczna przygoda, że ja nie mogłem tych kolegów swoich dogonić na tej żaglówce. No, pływaliśmy z drugim, z takim Michałem z sąsiedztwa. Obaj byliśmy gdzieś na końcu. Michała w końcu mama ściągnęła z wody motorówką, natomiast ja musiałem dopłynąć do końca. Było to bardzo traumatyczne przeżycie na sam początek, ale potem jakoś to klub był rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. No, mieliśmy naprawdę trenera, mieliśmy szkolenia na wysokim poziomie, jak na te czasy. I szkolenia teoretyczne, i szkolenia taktyczne, również treningi fizyczne czy obozy wydolnościowe. Coś, czego tak naprawdę w lotnictwie nie ma. Tutaj każdy właściwie sam dba o to, jak wygląda jego kariera szybowcowa.
Może tylko są organizowane jakieś obozy, na których się spotykamy i trenujemy razem w powietrzu, ale już takich tej teorii i bardziej takiego zorganizowanego klubowego latania to rzeczywiście nie ma, praktycznie nigdzie w Polsce. Potrzebuje pan adrenaliny. Czy to taki sport, w którym nie wolno przekraczać pewnych granic, to dalej sport czysty, bez dopingu? Jednak nie można pewnych granic przekraczać, dlatego że lotnictwo potencjalnie jest to takie środowisko, gdzie my nie jesteśmy w swoim naturalnym żywiole. Na wodzie też, ale w sumie jak wpadniemy do wody, to tak od razu się nic nie dzieje. Natomiast w lotnictwie, jeżeli się popełni błąd, no to on jest od razu bardzo poważny w konsekwencjach. Także trzeba tak robić, żeby tej adrenaliny nie było. Ona oczywiście jest, są pewne emocje związane z tym, że się gdzieś doleciało do trudnego miejsca, gdzieś w jakiś bardzo niedostępny teren, albo że się wyprzedziło innych w powietrzu, ale jeżeli dochodzi do takich momentów, że jest potencjalnie to niebezpieczne, no to tego trzeba jak najbardziej unikać. Trzeba robić wszystko, żeby to było przetrenowane, przemyślane, żeby zawsze był jakiś plan, droga ewakuacji, powiedzmy, drugie wyjście, żeby to zrobić bezpiecznie. Polacy zdobywają wiele nagród w szybownictwie, znakomicie latają. Ile zależy od wyszkolenia pilota, a ile od rodzaju sprzętu? To wynika dużo z naszej natury. Też mamy pewne ambicje. Jesteśmy takim narodem, który ma pewną fantazję i chęć do tego, żeby walczyć, żeby zdobywać sukcesy. To jest bardzo ważne. Myślę, że to w każdym sporcie jest bardzo ważny element sportu, żeby mieć z tego radość i żeby się cieszyć tymi zwycięstwami. Natomiast samolotnictwo, mieliśmy ogromne tradycje. Mieliśmy głód sukcesów, a w szybownictwie mieliśmy dobrych pilotów w lotnictwie, więc ta tradycja była podtrzymywana, było lotnictwo dotowane, były organizowane aerokluby. Też aeroklub był doskonałym źródłem pilotów wyselekcjonowanych, którzy naprawdę wiedzieli, czego chcą, że chcą latać do innych dziedzin lotniczych, prawda? Do wojska i tak dalej. Latać to jedno, być doskonale wyszkolonym to drugie, ale to jest taki sport, w którym sprzęt jest bardzo istotny. No niestety tutaj od okresu takiego przekształceń po czasach komunistycznych nasza sztandarowa fabryka SZD w Bielsku-Białej praktycznie przestała istnieć, przestała produkować szybowce. Natomiast mieliśmy przedtem i w szybowcach drewnianych i w pierwszych laminatowych ogromne sukcesy, ale to się skończyło praktycznie na szybowcu Jantar i to są lata 70. A dzisiaj na czym pan lata? Natomiast teraz ostatnim takim projektem, który był w SZD rozpoczętym, to był szybowiec Diana 1, potem odkupiony przez konstruktora z tych zakładów, przez inżyniera Bogumiła Beresia i we współpracy z doskonałym aerodynamikiem Krzysztofem Kubryńskim z Politechniki Warszawskiej. W zasadzie na całym świecie nie ma w tej chwili lepszego aerodynamika. Oni zmodyfikowali ten szybowiec, także do tej pory od 2005 roku. To jest najlepszy szybowiec w swojej klasie. Ja na tym szybowcu zdobyłem bardzo dużo medali. 7 złotych i chyba jeszcze, nie wiem czy nie 9, w sumie tych wszystkich medali, które ja zdobyłem na tym szybowcu. Skala sukcesów i osiągnięć jest imponująca. Które z nich są najbardziej satysfakcjonujące? Ja myślę, że takim największym wyzwaniem moim życiowym to był wyjazd na Mistrzostwa Grand Prix do Nowej Zelandii, dlatego że tam pojechałem na te zawody zupełnie sam, nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby wysłać pełną, powiedzmy, ekipę. To tak naprawdę brzmi dumnie, ale wystarczyłoby to dwie osoby więcej. Pojechałem tam zupełnie bez możliwości jakiejkolwiek naprawy tego szybowca, zwożenia go z terenu przygodnego, gdyby mi przyszło gdzieś lądować. Nie miałem przyczepy, więc byłem zupełnie zdany na własne siły i mimo wszystko udało mi się tam na tych zawodach, to były pierwsze takie treningowe zawody w 2006 roku i potem w 2007 były finały Grand Prix. I w tych zawodach na obcym terenie, w Alpach, które były bardzo trudne do latania, bardzo dużo latało się też z wykorzystaniem innych warunków. Ja pierwszy raz tak naprawdę zawody rozgrywałem latając na fali. Latało się tam bardzo dużo nad chmurami, to jest takie zjawisko.
które tylko w górach można wykorzystywać. W Nowej Zelandii jest codziennością właściwie. I to był ogromny sukces. Natomiast w sumie tych zawodów Grand Prix po kolei pierwszych wygrałem wszystkie trzy pierwsze, które były rozgrywane, więc to... Natomiast takim moim jeszcze potem marzeniem było, żeby trzy razy w ciągu jednego sezonu zdobyć Mistrzostwo Świata i to się udało w 2018 roku. Zaczęliśmy od trudnych znowu zawodów Grand Prix, które były rozgrywane w Chilevandach. No to już było kompletne wariactwo, co się tam działo na tych zawodach. Szybownictwo dla Pana to bardziej wolność czy samotność? Niestety to jest trochę samotność. My chcielibyśmy się dzielić tym, co widzimy w powietrzu. To są naprawdę wspaniałe widoki. Latamy w takich miejscach, których praktycznie niewiele osób ma możliwość zobaczyć. No, latając gdzieś w Himalajach, szybowcem zaglądaliśmy do takich zakamarków, których nikt nigdy nie odwiedził. To jest niesamowite, jak się to uświadomi, że tam w ogóle człowieka nie było. Może było zdjęcie tego miejsca zrobione z satelity, ale może kiedyś gdzieś tam przeleciał duży samolot nad tym miejscem, gdzie go na przykład chmura burzowa zepchnęła, że musiała akurat tamtędy przelecieć, ale to jest mało prawdopodobne, bo wszystkie drogi lotnicze prowadzą obok. Natomiast fizycznie, żeby ktoś tam wszedł, to na pewno tego nigdy nie było. Lata się nad takim terenem, który jest niesamowicie widokowy, też zmieniające się oświetlenie, zmieniające się chmury. To wszystko powoduje, że to są takie miejsca magiczne i bardzo chętnie byśmy się dzielili tym. To jest chyba taki problem z lataniem na szybowcach, że się jest bardzo trudno podzielić tym, co my przeżywamy tam w powietrzu. A najpiękniejszy widok, jaki widział Pan z góry? Widok z gór. Myślę, że takimi najładniejszymi górami, w których latałem, to są jednak Andy, dlatego że są bardzo kolorowe. Tam jest mnóstwo minerałów i latamy nad terenem, który jest od czarnych wulkanicznych law przez jakieś zielone skały z miedzią, z jakimiś różnymi minerałami, czerwone, żółte. Każdy rodzaj właściwie geologii, jaką można sobie tam wyobrazić, dosyć młode góry i jednak ogromne też. Ogromne. Latając gdzieś tam wewnątrz, można się poczuć, jakby się było na jakiejś potężnej pustyni, tak, że nie widać w ogóle krańca. Latamy na dużej wysokości, na przykład 4-5 tysięcy metrów, a mimo to w każdą stronę, którą byśmy nie spojrzeli, to widać tylko góry. Wygląda to, jakbyśmy byli nad takimi potężnymi wydmami. Czy to znaczy, że widok gór z góry to jest ten najpiękniejszy widok, jaki Pan widział w życiu z góry? Można też takie, może też dla mnie takim bardzo ciekawym widokiem i niesamowitym było latanie nad Oceanem Indyjskim. Tutaj w Nowej Zelandii lataliśmy wzdłuż klifów, jest to możliwe, z wykorzystaniem bardzo podobnych zjawisk. Jeżeli wieje wiatr, to dosłownie tego samego zjawiska wykorzystuje się, to samo zjawisko wykorzystuje się w górach, przy zboczu górskim. Natomiast tutaj jest to tylko 30-metrowy klif. I latając nad falami, gdzie jest taka świadomość, że ojej, jeżeli ja tutaj spadnę, to oczywiście będę w wodzie zimnej i jest to takie uczucie dosyć, jak się to sobie uświadamia, no trzeba mieć na początku dużo zaufania do tego. Oczywiście pierwszy raz nie poleciałem sam, tylko z kimś, który siedział na przednim fotelu w szybowcu, ale jest to niesamowite wrażenie, jeżeli się lata takim otwartym morzem. Szybownictwo w Pana przypadku to zawód, ryzykowny sport czy pasja? No, myślę, że wszystko po troszku. Też ostatnio chciałem bardzo mocno się zaangażować w tym sezonie w promowanie nowego właśnie polskiego szybowca Diana 3. I ten szybowiec miałem promować w tym roku. Także był duży plan, żeby startować dwa razy w Mistrzostwach Świata, które miały być w Niemczech i Francji w tym roku na szybowcach Diana. Także w zasadzie postawiłem na to, żeby to się stało bardziej moim zawodem w tym roku już. Ale no, musimy trochę poczekać. Sebastian Kawa dokonuje wyczynów, których nikt wcześniej się nie podjął. Skąd pomysł na taką szybowcową eksplorację? Bo kiedyś ktoś powiedział, jak nie ty, to kto? Też tak się zdarzyło właśnie z Himalajami. Byliśmy na wyprawie
Udało się to zorganizować dzięki ogromnej pomocy moich kolegów Krzysztofa Cześniowskiego i Sławka Pieli i też Krzysia Stramy, w którym ostatecznie latałem w Himalajach. Pojechaliśmy w zasadzie nie wiedząc, z czym się mierzymy. Tu samo latanie, moja rzecz techniczna, okazało się, że nie jest takim ogromnym problemem, bo w końcu w ciągu miesiąca, gdyby tam przebywać w Pocharze, wylądowaliśmy w końcu z Szybowcem, no to zdarzy się taki moment, że pogoda będzie na tyle odpowiednia, żeby na te szczyty polecieć. I rzeczywiście nam to przyszło i to tak naprawdę w pierwszym dniu, a jednocześnie ostatnim naszej wyprawy, że udało nam się wzlecieć na 9600 metrów nad Himalaje, czyli tak naprawdę 1000 metrów nawet nad Mount Everest. Ale największym problemem była biurokracja, zetknięcie się z tą odmienną kulturą kastową, gdzie tak naprawdę obcy człowiek z zewnątrz jest tą już w ogóle najniższą kastą, która nie ma nic do powiedzenia w takim kraju. I z krajem, w którym latanie, wchodzenie w góry jest ogromnym biznesem. Tutaj myśmy chcieli zrobić coś, co miało być niesamowitą wyprawą, ewentualnie otwarciem jakiegoś nowego biznesu, nawet dla lokalnej społeczności, czy możliwością otwarcia nowej gałęzi turystyki wręcz nad Himalajami. Dlatego, że szybowce są wspaniałe do takich rzeczy. Można polecieć do parku bez żadnych ograniczeń. My nie hałasujemy, nie ma wibracji, nie zrzucimy lawiny szybowcem. Spokojnie latamy sobie z innymi użytkownikami przestrzeni, z ptakami i one nas bardzo tolerują. Także tutaj nie ma większych problemów, to jest bardzo ekologiczny sposób. Też nie trujemy, bo nie mamy paliwa tak naprawdę w szybowcu. Więc to było coś, co myśmy widzieli jako szansę, możliwość otwarcia, natomiast na lokalnie jednak urzędnicy lokalnie może z wyjątkiem lokalnych przedsiębiorców, nie widzieli w ogóle w tym sensu. Jakie marzenie? Jakie ma pan marzenie na przyszłość? To jest miejsce, wysokość, nowy szybowiec, co to jest? Tak, tak najbardziej. To właśnie chciałbym, żeby ten projekt, w który się zaangażowałem, żeby się okazał sukcesem. Tutaj myślę, że muszę bardzo mocno się starać, żeby z tego szybowca powstał najlepszy szybowiec na świecie. I to oczywiście wydaje się, że to jest oczywistość, że jak się zajmujemy takim projektem, to każdy powinien do tego dążyć, ale tak nie jest. Jest to przede wszystkim też moja rola, żeby pilnować tego projektu, żeby starać się doradzić, żeby starać się przypilnować różnych rozwiązań, które spowodują, że ten szybowiec będzie najlepszym szybowcem na świecie. No, są ku temu możliwości i trzeba nad tym pracować. No teraz mamy taką sytuację, że można pracować zdalnie na komputerach, że one teraz mocno przyspieszyły. Ale takim innym moim osobistym marzeniem jest, oprócz tego, żeby na tym szybowcu wystartować, wygrać jeszcze kilka mistrzostw świata, żeby pojechać w góry Azji, bo Azja jest cały czas jeszcze niepoznana, jak chodzi o szybownictwo. Wydaje mi się, że akurat Himalaje to był taki strzał. Trzeba było tam pojechać, dlatego że to są najbardziej prestiżowe góry na świecie. Jak ktoś myśli o czymś wysokim, wielkim, to od razu mówi o Himalajach. A jednak w Azji są góry, które są niewiele mniejsze, bardziej w stronę Kazachstanu, Kirgistanu, góry Tien Shan, które też są wspaniałymi górami. Dzisiaj ile godzin spędza pan w samolocie, a ile w domu? Mniej więcej pół roku jestem poza pracą, poza domem. To jest związane z moją pasmą, z moim drugim zajęciem, z latami na szybowcach.